To jest telewizja w Polsce.pl. Entitya Hołdyńska. Kolejny punkt naszego programu. Rozmawiamy o numerze, kolejnym numerze tygodnika sieci. W tym tygodniu, ile PZPR w PO i opozycji? Marcin Wikło i Marek Pyza. Autorzy tego okładkowego artykułu i w studiu, właśnie jeden z nich, Marcin Wikło, dzień dobry. Dzień dobry, witaj. Publicysta tygodnika sieci. Towarzysze PO po liftingu, tak naprawdę. Można by to dwojako rozumieć ten tytuł. I jest tutaj właśnie. Nie tylko wyliczanka, nie tylko nazwiska tych, tych działaczy Platformy Obywatelskiej, którzy kiedyś służyli także w PZPR, ale chodzi o coś więcej. No i powiedzmy teraz, jakie jest najogólniej rzecz biorąc przesłanie tego tekstu. Skąd się wziął pomysł? Pomysł się wziął z tej takiej akcji yy, skierowanej trochę do młodzieży, trochę zachęcania przez polityków platformy Obywatelskiej do tego, aby pisać na murach biur poselskich Prawa i Sprawiedliwości PiS równa się PZPR plus. I takie wpychanie pisu pod ten sztandar PZPR-owski, że to niby taka jednowładcza partia, która yy, ogarnęła swoimi ramionami całą Polskę yy, i te, gdzieś szukanie tych, tych skojarzeń tymczasem my trochę odbijamy piłeczkę i spoglądamy też w drugą stronę, bo tak jak powiedziałeś, rzeczywiście tutaj nie chodzi o wyliczankę chociaż z osób związanych wcześniej w przeszłości z PZPR w Platformie Obywatelskiej można by naprawdę niezłe koło poselskie jest zmontować długa No i są właśnie zdjęcia mamy tutaj przede wszystkim posła PO Marcina Święcickiego takiego chyba najbardziej kojarzonego obecnie działacza PO jeśli chodzi o PZPR prawda Tak, bo tych działaczy PZPR też trzeba rozgraniczać do kiedy i od kiedy oni byli w PZPR -ze. Marcin Święcicki od 1970 roku do 1990 do samego końca i w tym 1990 roku, czyli teoretycznie już po upadku komuny, to był bardzo wysoki pierwszy sekretarz. Natomiast mówimy też o innych osobach, które miały epizod w PZPR-ze, tak jak na przykład Iwona Śledzińska-Katarasińska, która w pzpr że była, ale na wieść o ogłoszeniu stanu wojennego rzuciła legitymację, z PZPR-u wyszła i później miała nawet z tego powodu kłopoty, więc to jest różny udział zresztą po stronie pisowskiej tak samo tych, tych osób w PZPR-ze ale tak naprawdę chodzi chodzi o coś o coś więcej chodzi o stworzenie no bo jeżeli tutaj po zarzuca stworzenie pewnego systemu jednopartyjnego monopartyjnego no to trzeba by się zastanowić jak było jeszcze kilka lat temu kiedy platforma miała władzę czy nie miała wszystkich instytucji czy nie miała swojego sędziego sądu najwyższego czy nie miała swojego prezesa trybunału konstytucyjnego czy wszystkie instytucje nie były zawłaszczone właśnie przez Jedną partię i pytanie, co z tą wszechwładzą jakby zrobiła? Czy tak jak partka, partia Matka PZPR się nie chciała na przykład z biedniejszymi dzielić, tylko wszystko dla swojej nomenklatury zostawiła? Czy też teraz, jak jakby PIS przejmując po kolei wszystkie instytucje, używa do tego, aby te pewne wykluczone grupy dopieścić mm. i, i dowartościować? No to rzeczywiście kluczowe zdanie, jeśli chodzi o, o, o przejęcie wszystkich instytucji i nie dzielenie się ze społeczeństwem, bo to rzeczywiście różni te, oba te rządy, czyli rząd platformy Obywatelskiej PSL od, odróżnia od rządów prawa i sprawiedliwości, bo tu widzimy po raz pierwszy od 89 roku właśnie oddanie pieniędzy obywatelom. To rzeczywiście jest warte zauważenia, warte odnotowania oddanie pieniędzy z podatków. Mam to na myśli w postaci 500 plus między innymi takie bardziej socjalistyczne właśnie socjalistyczny właśnie ruch. No, no i bez właśnie przypadku się mówi o opisie, że to najbardziej socjalna partia po 89 no roku i w istocie tak jest. Natomiast tutaj akurat w tej historii warto się zepchnąć do roku 2005, kiedy PCPO jako te nowe, świeże siły polityczne miały stworzyć koalicję, stworzyć rząd. I wtedy tak naprawdę to okazuje się, że tylko PIS tak naprawdę tego chciał, bo Platforma Obywatelska kompletnie nie była na to gotowa. To wtedy powstał taki zaporowy warunek, żeby tą koalicję dogadywać przy kamerach. Wiadomo było, że polityki przy kamerach się nie robi, takiej poważnej polityki, że do tego porozumienia nie dojdzie, że premierem nie będzie premier z Krakowa, czyli Jan Maria Rokita. I wtedy tak Naprawdę doszło do takiego pierwszego poważnego rozdziału y, PiSu i Platformy. Platforma, jako druga siła wtedy w parlamencie, bo wybory tak ukształtowały, że wygrał, wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a na drugim miejscu była Platforma. Platforma postawiła kolejny warunek zaporowy, to znaczy zażądała najważniejszych resortów mm. dla siebie. Wiadomo było, że wtedy ta koalicja się nie sklei, i decyzją Donalda Tuska, to wtedy koledzy z Platformy Obywatelskiej poszli w kierunku tych sił post postsowieckich. Post post pzp Roskich i z nimi stworzyli nowy ład, nowy ład medialny, nowy ład biznesowy i do, taki domykający się tak naprawdę w każdym obszarze, bo ciężko było ten monopol partyjny przełamać. Ciężko było wejść w jakikolwiek biznes, nie będąc skojarzonych albo z pewnymi post PZP-owcami, albo z platformą. No i też układ medialny był domykany tak naprawdę aż do 2015 roku. No i brak tej dekomunizacji właściwie w wielu obszarach życia publicznego, prawda? No to bo o warunek. tym mówimy. To tak. był warunek tej tej jakby współpracy z tymi siłami post pzpr i Platformą Obywatelskiej, że pewnych towarzyszy nie ruszamy i dajemy im robić biznes, zostawiamy im pieniądze, a my jako Platforma Obywatelska rządzimy. Właśnie na tym, na tym ten układ polegał, na tym to domykanie układu polegało i nie wpuszczanie tak naprawdę nikogo, nikogo z zewnątrz. To było zamknięcie mm. zawodów prawniczych, to, było nie, to były niepreferencyjne stawki dla nowych, rozwijających się firm, a więc gospodarka też w jakiś sposób przejęta. Już nie mówię o opiece socjalnej, której tak naprawdę nie było w ogóle, o, o Donaldzie Tusku, który mówił, że no, ludzie tak naprawdę powinni się sami o siebie troszczyć. Ci, którzy stracili na przykład swój dobytek w powodzi, powinni się ubezpieczać. Le, Leszek Balserowicz, główny doradca ekonomiczny tej siły, który też mówił o tym, że tak naprawdę ludzie jak wilki powinni walczyć sami o to, co, co rynek im da i co mogą z tego rynku sobie no wyrwać. No walczyli. Wielu ludzi właśnie przez to wyjechało z kraju. Ta wielka emigracja, o której mówimy cały czas, pamiętamy, ona była największa w roku 2014. 2 miliony osób wtedy wyjechało i przebywało za granicą przez, przez długi czas, bo, bo to w ten sposób taką metodykę przyjął główny urząd statystyczny, aby to określić. Więc nie bez przyczyny była emigracja. Rzeczywiście ta opieka socjalna to jest ważny element no, poziomu życia, powiedzmy sobie, szczerze, i też to jest jeden z takich powodów, dla których ludzie wyjeżdżają za granicę, ale zostawiając emigrację, ludzie zobaczą jakie to są rządy wydaje się w 2015 roku No i wtedy powiedzieli dość tak ale Coś dzisiaj się mało tak wczoraj mieliśmy ale dzisiaj to właśnie PZPR kojarzony jest z prawem i sprawiedliwością niektórzy w to wierzą tak ci którzy kompletnie PZPR zapewne nie pamiętają my już jesteśmy na pograniczu tego czasu kiedy można PZPR pamiętać natomiast jak widzę te dzieciaki na owsiakowym festiwalu które piszą na sprawie na asfalcie PiS równa się PZPR to jestem przekonany że oni kompletnie nie wiedzą o co chodzi natomiast się takie no taka pochwała tak Adam Michnik który mówi że że, że dobrze że, żeby tak to mm -hmm. kojarzyć że ludziom się to po prostu kojarzy wtłaczanie młodym ludziom takiego trendu że że dobrze zrobić taką superakcję pani Iwona Śledzińska Katarzyńska z którą rozmawiałem przed pisaniem tego artykułu również mówi że napisanie PZPR na na biurze Krzysztofa Czabańskiego to jest fajny żart że on nieźle wyszedł że ona go docenia no chociaż oczywiście ma wątpliwości co do tego czy po murach się powinno mazać no to jest wyjątkowa hipokryzja tej akurat ekipy że to ta ekipa, która wcześniej, tak jak mówię, ten układ domknięty, naprawdę monopartyjny stworzyła w Polsce, teraz próbuje bardzo demokratycznie wybrany rząd i prodemokratycznie działający wpychać pod ten PZPR-owski czerwony sztandar. Oczywiście nie warto na to patrzeć jednostronnie i w tym tekście jest informacja o tym, że również w Prawie i Sprawiedliwości są, byli członkowie partii, byli członkowie PZPR, no ale jest ich bez wątpienia mniej, to po pierwsze, a po drugie różne są poziomy uwikłania, to, to o czym mówiłeś na początku. To prawda. Czy jest więcej, czy mniej, to oczywiście się można spierać i sobie wyliczać, czy na poziomie parlamentu, czy parlamentu europejskiego, czy też samorządów, sejmików, także w gminach czy działacze no gdzieś tam byli w ten PZPR uwikłani w różnym stopniu. Po stronie PiSu oczywiście żongluje się tymi nazwiskami Stanisław Piotrowicz, Wojciech Jasiński, Andrzej Kryże, czy, czy też inne, inne nazwiska I, i o nich się oczywiście mówi, ale to jest tylko pretekst do tego, żeby gdzieś wiązać się z PZPR-em. Tak jak mówię, no, ten problem leży głębiej, leży w stworzeniu pewnego systemu, Systemu I tej monopartyjności, którą naprawdę Platforma Obywatelska wcześniej miała, właśnie z tymi post siłami stworzone. No właśnie. I w jaki sposób sobie z tym poradzić? Poradzono bądź nie poradzono w ogóle. Trochę dotknęliśmy tego tematu, ale ważne jest także to, dlaczego dzisiaj tak łatwo jest zrzucić na Prawo i Sprawiedliwość, czy doszyć, dołożyć taką łatkę PZPR. Bo ludzie są leniwi, bo ludzie czytają tylko nagłówki gazet, bo ludzie żyją mediami społecznościowymi, bo stworzenie jakiejś akcji polega na wykreowaniu jej fajności, a nie zasadności, czy też jakiejś merytoryki. I, i to jest y, tak naprawdę to, co dzieje się teraz na obrzeżach polityki, to co jest tą taką fasadą polityki, no to jest to jest kreowaniem pewnej mody. Jeżeli Jurek Owsiak krzyknie PiS równa się PZPR i zachęci do tego, żeby ktoś tam na jego festiwalu pisał to na, na asfalcie, no to coś nam się wyda trendy Jeżeli coś jest jeszcze dodatkowo antyrządowe, to zawsze ma taki posmaczek jakiejś nielegalności albo jakiegoś takiego rebelianstwa. Mm -hmm. Jeżeli wytworzymy taką atmosferę wokół wokół tych działań, no to to się stworzy modne, tak? Ubieranie w koszulki pomników na przykład i tak dalej, mm -hmm. nie patrząc na to, czy to obraża, czyjeś uczucia, czy nie, no to fajnie się będzie czegoś takiego popisać. Poza tym no to, to wszystko ląduje natychmiast na Facebooku, na Twitterze, na innych mediach społecznościowych. I na tym tak naprawdę to polega, także to, że wiemy na przykład, że zupełnie inaczej zachowują się te osoby, które manifestują, kiedy nie ma kamer, a kiedy pojawiają się kamery, to jakaś wściekłość w nie wstępuje. Więc taki dziwny ekshibicjonizm tych osób się tutaj pojawia, że wszystko się robi pod kamerę, pod zdjęcie, pod Twittera, pod Instagrama, pod Facebooka, pod media społecznościowe po to, żeby się pokazywać i ludzie sami przekraczają pewne granice, które bez tych kamer, bez tych obiektywów mhm. chyba by nie przekroczyli. Wiele jest takich głosów mówiących o tym, że to były takie czasy, że trudno było nie wstąpić do partii, że jeżeli sprawowało się zawód powiedzmy prawnika, jeżeli chciało być się sędzią. Tutaj oczywiście też analogia do sędziego iwulskiego, że po prostu trzeba było w jakiś sposób flirtować z tą partią. Ja nie wiem, jakie to były czasy, bo ja w nich nie żyłem tak naprawdę ale znam mnóstwo ludzi, którzy nie zrobili karier, po prostu przeżyli bez PZPR-u i da się na pewno przeżyć bez PZPR-u. To, co mówisz o pewnych zamkniętych zawodach, no to jako żywo przypomina mi ten czas do 2015 roku, czyli zamknięcie na przykład zawodów prawniczych, gdzie nie będąc z, z prawniczej rodziny albo nie mając takiej rekomendacji, absolutnie nie można było w tym zawodzie zrobić kariery. W PZPR-ze pewnie za czasów komuny, za czasów PRL-u było to jeszcze bardziej pilnowane, więc jakby tutaj bardziej bym w, między tymi czasami szukał analogii niż między tym, czasem obecnym, kiedy te zawody są otwierane, kiedy tak naprawdę ludzie z, zupełnie z zewnątrz mogą do tych zawodów dopłynąć. Czy to jest też jeden z powodów, y, dla których dzisiaj tak łatwo mówić o łamaniu demokracji, konstytucji, to wszystko, o czym mówiliśmy wcześniej z łatką PZPR? No mówienie o łamaniu demokracji i konstytucji jest jakąś kompletną bzdurą, chociażby dlatego, że właśnie tak otwarcie o tym można mówić. Gdyby był jakiś zamordyzm pisowski, o którym gdzieś tam próbuje się wtłaczać tym młodzym, młodym ludziom do głowy, no to oni by o tym po prostu nie mogli mówić. Tak? Wystarczy trochę trochę poznać historii i się na niej uczyć, żeby wiedzieć, że w czasach PRL-u to to nie było możliwe, więc porównywanie nas do jakichś standardów rosyjskich, czy też białoruskich, czy też do czasów PZPR-u, czy czy PRL-u jest tutaj w mojej ocenie mm -hmm. zupełnie nie, nie trafione. Czy było już oburzenie ze strony tych tutaj wyżej wymienionych działaczy byłych członków PZPR, czy odzywali się do was żądając nie wiem sprostowania, czy przeprosin? No tu nie ma czego prostować, ci państwo po prostu byli w pzpr że my tam dopisaliśmy dokładnie od kiedy do kiedy i z jakiego powodu też się usunęli. No to, tak jak mówimy, no towarzysz Święcicki akurat przebywał bardzo dużo, rozmawiając z nim również. On nie, nie ukrywa, że jest mu to wypominane, może nie poprzez pisanie na, na biurze poselskim i jakby tego sposobu też nie za bardzo pochwala, ale do, od czasu do czasu to jest mu przypominane, bo rzeczywiście to jest to nazwisko, które w Platformie najbardziej i słusznie kojarzy się z, portium, z Polską Zjednoczoną Partią Robotniczą. Oburzenia w takim razie nie było. Nie sądzę, że nie słyszałem. Do mnie te, te odgłosy nie dotarły, natomiast nawet gdyby były, no to, to jakby fakty są przeciwko takim oburzeniom. Myślę, że ci Państwo mają świadomość tego, jaką mają kartę w życiorysie, co zrobili dobrze, kiedy popełnili błąd, czy w tej partii byli w tyle, ile powinni, czy robili coś dobrze, bo ja znam również sekretarzy, którzy. To, że no nie, nie można ich tak do końca potępiać, tak? No, gdzieś tam budowali tą Polskę taką, jaką, jaką mieli, być może nie do końca mając świadomość, w jakiej machinie e, uczestniczą, tak? Natomiast na no, fakty są takie, że ktoś był w PZPR albo nie był. Co z nim robił, to jest jakby sprawa wtórna. Takim pozytywem w całej tej sytuacji jest właśnie przykład sędziego Iwulskiego, kiedy wyszło na jaw, że w tych siedmiu sprawach wydawał wyroki podczas stanu wojennego, także skazywał opozycjonistów, to wszystkie media mocno krytykują to co się wydarzyło bo stan wojenny był takim momentem w polskiej historii który coś odkreślił coś przeciął tutaj było tak naprawdę to był moment na policzenie się i postawienie się po jednej albo po drugiej stronie wielu bohaterów naszego artykułu po stanie wojennym definitywnie rzuciło tą partyjną legitymacją i odeszło z partii nie dało się już więcej uwodzić tym socjalistycznym ideałom tym pięknym opowieściom o rozwijającej się gospodarce prl u i tego też nie ukrywamy o tym też też oczywiście piszemy więc wiedząc jak wtedy było i próbując to przyrównać do dzisiejszej rzeczywistości, to też jest jakiś albo cynizm, albo hipokryzja, albo udawanie, że nie wiadomo o co, o co się chodzi. To są dorośli ludzie, przeżyli świadomie ten system i wiedzą, co tam się działo, więc jest to po prostu nieprzyzwoite, takie przyklejanie PiSu i stawianie znaku równości między pisem a pzpr Marcin Wikło, publicysta Tygodnika Sieci, współautor tegoż okładkowego artykułu w tym wydaniu Tygodnika. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. za tę rozmowę. Tu jeszcze raz ta okładka. I dziękuję Dziękuję również Państwu za uwagę w tej części naszego programu. Wracamy za chwilę.